Dzień dobry, Weronika z tej strony. Witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Emocje a Życie. Witam się z Wami w grudniu. Ciężko jest uwierzyć, że to już grudzień i końcówka tego szalonego, nieprzewidywalnego i zaskakującego w różnych emocjach roku. I ostatnio rozmyślałam nad tym, jak grudzień zmieniał się na przestrzeni lat u mnie, jak grudzień wyglądał, kiedy miałam, nie wiem, tak kilka lat, jak grudzień wyglądał, kiedy miałam kilkanaście i, i, i potem już wchodziłam w tą dorosłość, jak grudzień wyglądał na początku właśnie mojej tej dorosłej drogi, kiedy jeszcze za każdym razem jednak no, nie ustrajałam tego swojej, tej swojej przestrzeni, bo zazwyczaj były jakieś wynajmowane kawalerki albo no wiecie, no po prostu wynajmowany jakiś pokój czy miejsce, które, które jakoś tak nie, nie wiązałam zbytnio swojego serca z tym miejscem, więc to raczej było tak, że po prostu ten grudzień i te przygotowania do świąt, bo tak w sumie o tym chciałam porozmawiać, że, że w tym grudniu ta atmosfera świąt już gdzieś tam wokoło jest ale tą przestrzeń jakoś tam nie, nie aranżowałam w ten sposób. W takich mieszkaniach, które gdzieś tam były takie przejściowe, nawet jeżeli kilka lat się tam mieszkało. I, ale może tak chronologicznie wróćmy właśnie do czasów, kiedy miałam tam te kilka lat, to jeszcze mieszkaliśmy w bloku. Bo zanim, zanim moi rodzice pobudowali dom, to mieszkaliśmy w bloku. Miałam kilka kroków dosłownie do szkoły. Tak naprawdę z okien kuchni widziałam moją szkołę podstawową, więc czasami, nie wiem czy Wam to mówiłam w ogóle, czasami na przerwie, jak na przykład zapomniałam jakiegoś zeszytu, czy nie wiem czy chciałam sobie zjeść kanapkę, albo zapomniałam drugiego śniadania, to, to mogłam sobie pójść do domu, bo miałam klucz i mogłam sobie pójść do domu i zrobić tą kanapkę, i nawet jeszcze spokojnie zjeść te 15 minut mi wystarczało, bo naprawdę miałam kilka kroków do domu. Więc to w sumie było takie fajne miejsce. Zresztą pewnie każdy z Was tak wspomina te swoje początki życia, że to miejsce, w którym się wtedy żyło, jako taki fajny czas, miało się tam znajomych na podwórku, na trzepaku i tak dalej. No bo jeszcze nie było komputerów za moich czasów, ani komórek, i spędzało się raczej czas razem. Bardzo często spotykaliśmy się z rówieśnikami po lekcjach i po prostu tak spędzaliśmy razem czas. I w tym grudniu też właśnie o tyle było fajnie, że, że pamiętam, że gdzieś tam właśnie chodziło się po sąsiadach, bo ten blok, w którym ja mieszkałam, to było tam kilka rodzin tylko. Jedyny blok stał po prostu sobie koło szkoły i więcej tam nie było bloków, tylko właśnie to była taka. Nasza malutka społeczność i pamiętam, że chodziło się po sąsiadach i na przykład, nie wiem, robiło się pierniki, dekorowało, no chociażby na przykład czyściło się klatkę schodową, ale to w sumie i tak okrągłym rokiem się robiło, bo mieliśmy dyżury na, na sprzątanie klatki schodowej na przykład. Tak, takie były czasy, tak to wszystko funkcjonowało, ale jakoś nie wspominam tego źle. No, i właśnie pamiętam, że z moją siostrą starszą chodziliśmy do, na parterze do takiej koleżanki mojej siostry. Pozdrawiam Agatę serdecznie. I robiliśmy tam właśnie pierniki, czy w ogóle też zresztą w ciągu roku chodziłyśmy tam się bawić i ona też przychodziła do nas, więc to było takie, no, no fajne. Chociaż pamiętam też, że moja siostra już jak już dorastała, to też nie chciała już mnie tam zabierać, bo wiadomo, ona no już była nastolatką. Ja, ja byłam jestem od niej 4 lata młodsza. Więc no, wiadomo, że już też ma się, miały dziewczyny inne tematy, a ja byłam takim piątym kołem w piątym kołem wozu. Ale to też było fajne. Nie wspominam tego źle, ale moja siostra tak. Pozdrawiam cię, siostra. I, no, i to były takie, właśnie fajne czasy. Potem, jak miałam te, już nie pamiętam, chyba 9 lat coś około 9 lat no to przeprowadziliśmy się już do domu na drugi koniec miejscowości, więc troszeczkę otoczenie się zmieniło, ale za to za, za płotem miałam koleżankę, pozdrawiam Magda, z którą się trzymałyśmy, że tak powiem, w szkole, i, i bardzo często się spotykałyśmy czy u niej, czy u mnie Latem to po prostu grałyśmy w gumę do upadłego, do bólu nóg. Po prostu nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mi się to znudziło. No i ro robiłyśmy tam różne rzeczy, oczywiście, gdzieś tam jakieś bazy, niebazy, wszystkie in takie zabawy, których Wy też pamiętacie, jeżeli jesteście w podobnym wieku. No i w grudniu to bardzo często też na przykład uczęszczało się do gminnego ośrodka kultury tam były również różne takie spotkania dla dzieci, można było właśnie uczestniczyć w różnych takich jak to nazwać no spotkaniach właśnie przy nie wiem robieniu razem różnych rzeczy na choinkę chociażby no też była oczywiście potem choinka. Były jakieś występy, można było występować, jeżeli się chciało tak. więc ja wychowałam się w takim nie, nie, wychowałam się w niewielkiej miejscowości, więc takie ta, ta społeczność była bardzo taka, może można powiedzieć, że zżyta, ale bardzo wszyscy się znali. No i w miarę lubili oczywiście. I, no ale to właśnie było tak, że zazwyczaj wszyscy się znali. Chociażby z widzenia jak nie bardziej. Więc jeżeli lubili się spotykać, to właśnie w tym gminnym ośrodku kultury można było uczestniczyć w różnych aktywnościach, jeżeli tylko się chciało. No i potem. Nadszedł czas już szkoły średniej, i tak dalej, więc ja dojeżdżałam do miasta obok 20 km. Więc też już otoczenie w ogóle zmieniłam. Wiecie, jak to jest w okresie takim nastoletnim, kiedy idzie się już do szkoły średniej? No to chce się w cudzysłowie zapomnieć o, o podstawówce i, i człowiek czuje się już taki dorosły. No i też wtedy pamiętam. Bardziej właśnie się uczestniczy w takich no, spotkaniach, już wiadomo, z podtekstem damsko-męskim i nie tylko damsko-męskim wiadomo. No i to są właśnie jakieś takie pierwsze miłości i tak dalej, więc każde, każda możliwość spotkania się no, była, <grym> była czymś fajnym. No i też pamiętam właśnie u mnie w szkole też w grudniu, to już praktycznie początku grudnia, to były takie no, przygotowania właśnie do świąt, robiliśmy sobie wspólnie wigilię tak, przed świętami, to też było fajne, losowaliśmy sobie prezenty. Żeby każdy jakiś drobiazg dostał. Pamiętam, przygotowywaliśmy sobie jedzenie. Ktoś tam przyniósł z domu sałatkę, ktoś tam przyniósł pierogi, ktoś tam śledzie. Czasami też spotykaliśmy się na tam lekcji uchowawczej i gotowaliśmy razem, jeżeli to oczywiście było możliwe. I bardzo miło to wspominam bardzo fajnie wspominam te spotkania. Miałam naprawdę bardzo fajną klasę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, jeżeli ktoś mnie słucha, moje technikum klasa piąta. Technikom Hotelarskiej klasa B, rocznik 2000-2005 w szczytnie, zespół szkół numer 2. Także pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Bardzo właśnie miło to wspominam. No i potem, już praktycznie jak zdałam maturę w maju, to we wrześniu tego samego roku już wyprowadziłam się do Warszawy. Także bardzo, bardzo to szybko nastąpiło. I na początku tam pomieszkiwałam u brata, potem, potem właśnie wynajęliśmy już z Dominikiem mieszkanie, ale tak jak mówiłam wcześniej, to były mieszkania, które gdzieś tam jakoś tak się nie uznawało za swoje, prawda? Wiadomo było, że się długo nie zagrzeje tam miejsca, że, że szukaliśmy w międzyczasie czegoś innego i też jakoś tak nie, jakoś nie było na to ochoty i przestrzeni, żeby jakoś wczuwać się zawsze w grudniu w ten klimat. I no i po prostu zawsze w grudniu na święta jeździliśmy po prostu do rodziców, tak i spędzaliśmy święta z rodzicami, więc ten dom kojarzyło się właśnie, no święta kojarzyło się z domem, tak. Jakoś te mieszkania tak nigdy nie, jakoś nie były dekorowane przez nas. I dopiero jak kupiliśmy własne mieszkanie i się wprowadziliśmy tutaj, to dopiero małymi krokami pamiętam z roku na rok ten grudzień jakoś tak robił się już świąteczny i jakoś tak chciało się w ogóle to robić. Chciało się nadać temu klimat. I od kilku lat jestem w ogóle fanką wszelkiego rodzaju światełek. I tak naprawdę światełka to u mnie są całym rokiem powieszone na naszych obrazach w salonie i na lustrze w sypialni. Pokazywałam wam to na Instagramie. I Lubię po prostu robić już ten klimat, już czuję się tutaj jak u siebie i myślę, że to właśnie głównie z tego wynika, że jeżeli czujemy gdzieś tam w sobie głęboko tą chęć, tą potrzebę zapełniania tej przestrzeni właśnie tym klimatem, no to, to po prostu wtedy to robimy i to, i to jest ten najpiękniejsze, nie jest wymuszone, nie jest jakby... Wiecie, narzucone przed nikogo, tylko sami z siebie to robimy, sami z siebie to chcemy zrobić. I ja w tym roku na przykład, no już te światełka tu już mam, tak jak mówiłam całym rokiem, ale właśnie będziemy ubierać choinkę. Zresztą rok temu też ją ubieraliśmy żywą, bo ja uwielbiam żywą choinkę. Zazwyczaj w domu mieliśmy żywą choinkę. Pamiętam jeszcze, jak mieszkaliśmy w bloku, właśnie jak byłam dzieckiem, to przez kilka lat mieliśmy sztuczną i <grymnie> pamiętam, jak zawsze namawialiśmy moją mamę, żeby jednak była ta żywa choinka. No i jak już mieszkaliśmy w domu, no to, to zawsze była żywa choinka. I, no i właśnie też my tutaj mamy żywą choinkę zawsze u siebie z moim mężem. I, I staramy się ten klimat jakoś taki minimalistyczny w naszym stylu wprowadzać. Także w tamtym roku na przykład było w ogóle specyficznie ten grudzień i w ogóle święta, bo spędzaliśmy je pierwszy raz sami we dwoje, plus wega, no i było naprawdę inaczej. Było na początku trochę dziwnie, ale potem było naprawdę miło i inaczej, ale naprawdę miło i można było poczuć na własnej, że tak powiem, skórze. Jak to jest y, w takim mniejszym gronie spędzić święta? Bo ja mam dosyć dużą rodzinę, więc zazwyczaj y, święta to było kilkanaście, kilkadziesiąt osób przy jednym stole w Gilię. Więc dwie osoby plus Vega to było naprawdę <grymne> dziwne, że tak mało jedzenia trzeba przygotować. Y, no ale było bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. A w tym roku już, y, już jedziemy. Spędzamy święta pół na pół. Jedziemy do mamy mojego męża, potem, potem do mojej siostry, która też która ma nowy dom, więc w sumie też będzie inaczej niż zwykle. I tak właśnie sobie ostatnio pomyślałam, że z każdym rokiem praktycznie ta celebracja tych świąt, to jak je spędzamy, to jak to wygląda, jest inna trochę ostatnie czasy, właśnie ostatnie lata tak, tak to pokazały. I, i myślę sobie, że, że to po prostu przyszedł taki czas, że, że takie święta, wiecie, takie rodzinne, gdzie spotykają się wszystkie dzieci właśnie przy jednym stole z rodzicami, no to w pewnym czasie to już w, w momencie, kiedy dzieci dorastają i zakładają własne rodziny, są coraz starsi, te dzieci, tych dzieci już też są starsze, no to normalnym jest, że, że kiedyś po prostu pomału to się wszystko zmienia. I, I tak jak kiedyś sobie nie wyobrażałam spędzać świąt inaczej niż właśnie u rodziców, przy, przy stole u rodziców i tak dalej. Tak teraz jestem bardziej otwarta na to, że po prostu wszystko się zmienia. I ten czas, właśnie grudnia, ten czas świąt, też z roku na rok wygląda inaczej. Nie wiem, czy wy też macie takie spostrzeżenia, czy akurat jesteście na takim podobnym etapie jak ja, ale właśnie ym, myślę, że to po prostu ym, są takie, nachodzą takie po prostu czasy, że, yy, że to wszystko idzie po prostu w kierunku zmian. I teraz pytanie jest tylko do nas, czy potrafimy to zaakceptować, czy jednak gdzieś tam tęsknimy do, do, do dawnego spędzania tego czasu, czy jednak będziemy właśnie otwarci na to, co, co przynosi nowego. Ja myślę sobie, że mm, jestem gdzieś tam po środku, bo z jednej strony mm, wiadomo, tęskni się za takimi Świętami, które były zawsze tak przy dużym stole, dużo ludzi i tęskni się za takim klimatem właśnie małego miasteczka, świąt. To jest w ogóle inny klimat niż w mieście, chociaż nie ujmując miastu, oczywiście. Ale jeżeli wychowaliście się właśnie w takiej małej miejscowości, to wiecie, że to w ogóle inaczej wygląda, inaczej wyglądało, bo wiadomo, że teraz też pewnie już inaczej wygląda i. I myślę, że tak właśnie z jednej strony się akceptuje, a z drugiej strony się mocno tęskni za, za takim właśnie czasem, bo bardzo często nam się to kojarzy z naszym dzieciństwem, naszym dorastaniem. A przecież ten czas, ten czas właśnie naszego dzieciństwa czy dorastania. No, jest takim nostalgicznym czasem dla nas, jak o nim sobie pomyślimy, prawda? I co, I jestem ciekawa, jak właśnie jakby. Jakie wy macie wspomnienia, jeżeli chodzi o grudzień, właśnie z waszego dzieciństwa, z waszych rodzinnych domów? Jak to u Was wyglądało? Czy, czy mocne były przygotowania, czy raczej takie minimalne? Czy spędzaliście je właśnie u siebie w domu, czy nie? Może gdzieś jeździliście do babci, do dziadka? Jak to właśnie wszystko u Was wyglądało? Czy, czy w mniejszym gronie spędzaliście te święta, czy w dużym? Jestem bardzo ciekawa. Zawsze, zawsze mnie ciekawią takie historie, jak ludzie. Spędzają różne dni, szczególnie właśnie takie jak, jak święta, bo, bo jeżeli my spędzamy ten czas w określony sposób, to wydaje nam się, że wszyscy tak, tak spędzają ten czas, a się okazuje, że co człowiek to inna historia. I to jest w sumie najpiękniejsze i ja bardzo lubię tego słuchać, <gryw> bardzo lubię jak ktoś mi właśnie opowie jak to u niego wygląda, wyglądało. Jakie ma wspomnienia, bo zazwyczaj to są takie wzruszające wspomnienia. Więc jeżeli chcielibyście się ze mną podzielić takimi e, wspomnieniami, e, to napiszcie to w komentarzu, albo napiszcie e, na Instagramie, jak, gdzie chcecie. Najlepiej to w sumie tutaj na YouTubie w komentarzu. E, e, I jestem ciekawa właśnie, jak to, jak to u Was wyglądało. Może, może jest jakaś taka historia szczególna, którą pamiętacie i macie ją w sercu głęboko. Dotycząca właśnie grudnia, przygotowań do świąt, czy samych świąt, prezydentów, czy czegokolwiek, czy może jakiejś takiej historii, która jest gdzieś tam około świąteczną historią, ale która właśnie zawsze chwyta was za serce, jak sobie o niej pomyślicie. Także takie moje przemyślenia i trochę, i trochę wspomnienia z przeszłości w dzisiejszym odcinku grudniowym. Także jeszcze raz się witam z wami w grudniu, w tym magicznym czasie. Bo nie ma się to oszukiwać, to jest taki yy, magiczny czas. Yy, nawet jeżeli jakoś nie, pod, nie podchodzi się do tego w ten sposób, to gdzieś tam, kurde, głęboko w sercu, nie wiem, <laughs> czy się ze mną zgodzicie, yy, czuję się, że to jest jakiś taki inny miesiąc, jakiś taki bardziej wyjątkowy, tak mi się wydaje. Yy, i, ale tak jak mówię, do niczego się nie zmuszajmy, tylko jeżeli to naprawdę czujemy, to jest wtedy super. Bo jeżeli będziemy się zmuszać do, do tego, żeby się w cudzysłowie wtłoczyć w, to, w, tą, w tą właśnie magię, to, to, to ona magią nie będzie. Także życzę Wam w sumie tego, żeby, żeby stała się magią w Waszym sercu i spędźcie ten grudzień najlepiej jak chcecie, najlepiej jak potraficie, tak jak chcecie przede wszystkim, i żeby, żeby ten grudzień był dla Was wyjątkowy, magiczny żebyście spędzili go z najbliższymi, jeżeli tego chcecie, w takiej, wiecie, przyjaznej, miłej atmosferze. Zresztą jeszcze będziemy się słyszeć w grudniu nieraz, pewnie, i na życzenia jeszcze przyjdzie czas, jak <grym> mi się zrymowało. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten taki wspomnieniowy odcinek gdzieś tam Was przeniósł w Wasze wspomnienia. I zrobiło wam się chociaż przez chwilę miło w ten taki ciemny, ciemny, długi w sumie teraz wieczór. Bo tak nagrywam to wieczorem. Znaczy wieczorem, po południu, w sumie, ale no teraz po południu to już wieczór. Także może spędzicie jeden wieczór właśnie milej słuchając tych wspomnień i przypominając sobie swoje. Grudnie z przeszłości. Dobrze, już któryś raz z kolei życzę Wam wszystkiego dobrego i, i słyszymy się niedługo pewnie. I jeszcze raz mmm, życzę Wam pięknego grudnia. Buziaki papa. Pa.